Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w Zielonej Po wersja pytania i odpowiedzi. Oznacza to, że przez godzinę będę odpowiadał na Państwa pytania, które Państwo wstawiliście wcześniej do otwartej ankiety naszej grupie facebookowej, dotyczące różnych przerażających teorii, które się tam gdzieś kłębią w odmętach internetu, a które, zwłaszcza ostatnio, mają taką tendencję, że zastraszająco Szybko stają się faktem. Najlepszy przykład to odcinek tejże, właśnie serii sprzed tygodnia. Pamiętacie jeszcze materiał pod tytułem Wyciekł ich plan dla Polski? Sześć wariantów, cztery bardzo niebezpieczne. Pamiętacie ten wariant o tym, że Polska wyśle swoich żołnierzy na Ukrainę? No to tydzień temu to była teoria. Mrok, nie? A biorąc pod uwagę, że faktem to się stało we wtorek, no to ile? Sobota? Nie, czyli niedziela, poniedziałek, wtorek? Na szczęście yy, ten wariant, przynajmniej na razie, się nie zrealizował, ale to, że był taki plan, no to do wtorku była teoria. A we wtorek premier Grecji no, ujawnił, że Polska była na liście tych krajów. Które, które chciały wysyłać swoich żołnierzy na Ukrainę. A wcześniej w poniedziałek premier Słowacji FIKO w ogóle ujawnił, że jest taki pomysł wysłania żołnierzy niektórych państw NATO i niektórych państw Unii Europejskiej na Ukrainę. W środę, w, środę, w sobotę w zeszłym tygodniu to była tylko teoria, seria rozrywkowa. W poniedziałek jeden z tych wariantów zaczął się realizować. We wtorek się zrealizował. Także, drodzy państwo, no zapraszam, no, macie w opisie link do tego, do, tej, do, do odcinka z zeszłego tygodnia, zapraszam, żeby sobie przypomnieć. Ciary przechodzą, jak się ogląda teorie, które się potwierdziło, że są faktem, zwłaszcza takie w ciągu kilku dni. Ale, drodzy państwo, to było tydzień temu, a dzisiaj jest dzisiaj. No to przypominam, że jest to seria rozrywkowa i omawiamy sobie te teorie Czysto rozrywkowo. To, że jakąś teorię omawiam, to wcale nie znaczy, że w nią wierzę, a jedynie dlatego przytaczam ją, bo Państwo zadali się takie pytania. Podkreślam, że tylko dlatego, że coś jest bardzo nawet logiczne, no to wcale nie znaczy, że z automatu jest prawdziwe, ale działa to też w drugą stronę. Nawet jeśli coś jest kompletnie nawet nielogiczne, to wcale nie znaczy, że z automatu jest nieprawdziwe, a tylko dlatego, że coś jest kompletnie nawet bez sensu, to wcale nie znaczy, że nasi politycy tego nie zrobią. No zdaje się, no ostatnio się sprawdziło, no bo chyba bez sensu jest wchodzić w konflikt zbrojny z, z mocarstwem atomowym, a nasi politycy chcieli nas w nie władować. I drodzy państwo, wygląda na to, że ujdzie im to na zucho, że, 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 że ludzie się powkurzają, powkurzają i będzie dalej. Dobra drodzy państwo, pierwsze pytanie, czy Polska wyśle swoich żołnierzy na Ukrainę? No to ja, drodzy państwo, co ja mogę powiedzieć? Mogę tylko powiedzieć, że są takie teorie, w których wysyła. No i odesłać Państwa jeszcze raz do materiału z zeszłego tygodnia. To I też zwróćcie uwagę, drodzy Państwo, jak to działa. E, ta ankieta została wrzucona 26 lutego 15:41. E, jak to się wszystko rozegrało? E, 26 to był poniedziałek. 26, 26. to był ten dzień, gdy premier Fico, e, u, e, u, um, jakby ujawnił, że są takie kraje, których są wysłać, ponieważ większość myślących Polaków no, raczej nie myśli, że politycy w Polsce w pierwszej kolejności realizują interes narodu polskiego. Um, no to prawie wszyscy myśleli, że jak jakieś kraje będą wysyłać, to Polska na pewno tak. No i stąd była ta obawa. We wtorek się okazało, że na szczęście na razie nie wyślą. I była taka. I też we wtorek albo w środę, ale chyba we wtorek ukazał się wywiad z premierem Grecji, który powiedział, które kraje chciały wysyłać: Wielka Brytania, Polska, Litwa, Łotwa i Estonia. No kurde, ty patrzcie, zupełnie tak jak przewidywałem. No, mogę tylko powiedzieć, że. Według kanonu teorii, to, że był plan, żeby wysłać, no i to już nie jest kanon teorii, tylko to już jest fakt. No wiemy, że ten plan był, żeby wysłać. No i teraz pojawiają się liczne teorie na temat, nazwijmy to, dogrywki czyli, że mm, teraz odczekają trochę zacznie się tak zwane gotowanie żaby. W Polsce już się zaczęło. Zwróćcie uwagę, że pan premier Tusk nie mówił, że większość przywódców, tych takich, którzy reprezentują interes swoich państw, jak na przykład premier Słowacji, czy premier Czech, czy premier Węgier, czy prezydent Stanów Zjednoczonych powiedzieli wprost: Stany Zjednoczone nie wyślą, Węgry nie wyślą, Słowacja nie wyśle, Czechy nie wyśle. A co mówił pan Tusk, Polska nie przewiduje. To jest zasadnicza różnica, tłumaczyłem to w komentatorskiej se serii. To już jest początek gotowania żaby, czyli początek urabiania nas, przyzwyczajania, że może w końcu wcześniej tak. I według jednej z popularniejszych teorii e, dowiemy się, że, e, że jednak musimy, bo nie mamy wyjścia. Według drugiej dość popularnej teorii będzie zrobiona operacja fałszywej flagi niekoniecznie przez polskie służby, polski kontrwywiad, Podobno pra praktycznie nie istnieje i w praktyce obce służby tutaj robią co chcą. Niemieckie, amerykańskie, rosyjskie, ukraińskie, a co najmniej trzy z tych służb są zainteresowane, żeby wrąbać w, nas, w ten konflikt zbrojny. Także różnie może być, tak? Że właśnie będzie jakaś operacja fałszywej flagi i pod pozorem tego zrobiłem jakąś prowokację, tak? że tutaj coś zostało zaatakowane, żeby nas w ten konflikt zbrojny władować. No miejmy nadzieję, że im się nie uda. Ech. Czy może być coś jeszcze gorszego niż wojna? Jakieś spiskowe teorie? Znaczy oczywiście, że może być coś. Jest cała masa różnych teorii na temat rzeczy, które mogą być dużo gorsze niż konflikt, nawet niż no, chociażby konflikt światowy, prawda? To to wszystko zależy od tego z jakiego punktu widzenia Drogi widzu, który zadałeś to pytanie, życzysz sobie, żeby na to wszystko spatrzać? Jeśli życzysz sobie, żeby patrzeć na to, czy może być coś gorszego dla Polski niż konflikt zbrojny, e, no to, drodzy, w tym momencie, e, no to powiedziałbym tak, tak średnio, no bo paradoksalnie dla Polski będzie nawet konflikt światowy mniej Straszny niż konflikt, w którym my wejdziemy. Bo przypomnę, światowe mocarstwa, gdyby się zaczął konflikt zbrojny, to one będą w niego zamieszane, więc będą skupione na krzywdzeniu siebie nawzajem. Więc jest szansa, że Polska mniej ucierpi niż w takim zwykłym konflikcie, jakby dwustronnym czy, czy, czy kilkustronnym. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, jak będą cierpiały te mocarstwa to będą dbały o to, żeby jak najszybciej ten konflikt zakończyć. Natomiast nas mają generalnie gdzieś, więc jakbyśmy się znaleźli my w konflikcie, to taki konflikt mógłby trwać latami. Na no przykład Ukraina, trzeci rok trwa w tym konflikcie i jak na razie te mocarstwa nie bardzo zastanawiają się, jakby ten konflikt zakończyć, tylko trwa i trwanie. Raczej się, tak rozumiem, teraz nawet zastanawiają, yy, co zrobić, żeby dorzucić jak to się ładnie mówi, potencjału, yy, potencjału ludzkiego do, yy, yy, do tego konfliktu, nie? Także, no, tyle, nie? Natomiast w skali, w skali globalnej, tak, no to generalnie dla ludzi, oczywiście, że może być dużo gorszych rzeczy niż konflikt zbrojny, no. Może być na przykład globalne zniewolenie ludzkości. Może być na przykład yy, jakaś zaraza bardzo, bardzo poważna, i pod pozorem tej zarazy znowu nam odbiorą wolność. Tylko już tym razem, tak prawie, że do końca. Yy, może się na przykład okazać, że chipy od Ilona yy, Maska yy, posłużą do zdominowania ludzi przez sztuczną inteligencję yy. albo do zmiany nas. Faktyczne takie nośniki e, sztucznej inteligencji. No, jak, jak, będzie, jak, jak ludzie będą mieli te y, zaawansowane neuralinki, można sobie wyobrazić hakowanie człowieka dosłownie. Szczerze, wiecie, konfliktów takich, zwłaszcza lokalnych, było wiele i ludzkość jakoś przetrwała, nie? E, natomiast gdyby na przykład okazało się, że e, ze względu na neuralinki, e, Sztuczna inteligencja zacznie ludźmi manipulować tak dalece, że w praktyce nie będą już ludźmi, bo ona będzie wpływała w tak daleko idący sposób na procesy myślowe ludzkie, że stracą całkowicie wolną wolę. Taką nawet sobie mogą z tego sprawy nie zdawać. To to już będzie w zasadzie koniec ludzkości. Jest cała masa różnych gorszych rzeczy. No. Wyobraźcie sobie, albo na przykład wyobraźcie sobie, skoro już jesteśmy w kanonie teorii, no to wyobraźcie sobie, nie wiem, inwazję kosmitów, że kosmici nas całkowicie chcą zniszczyć. No, to też byłoby gorsze niż konflikt zbrojny. Albo sytuacja, jak nie pamiętam, był taki film, e, był taki film, e, e, to jest scenariusz z jakiegoś filmu, nie pamiętam, jaki miał tytuł, że nagle przylecieli kosmici i się okazało, że ci kosmici chorują i mm, po to, żeby ci kosmici mogli przetrwać jako gatunek, to potrzebują leku. A ten lek można wytworzyć tylko z ludzkiej szyszynki. I oni zażądali, żeby ileś tam miliardów ludzi oddać im, żeby oni sobie mogli z nich wyprodukować ten lek. Czyli de facto, żeby ludzkość wydała na unicestwienie tak z połowy swojej populacji. No, to, to, to chyba byłoby gorsze niż konflikt światowy. E, dalej, drodzy Państwo, no i chyba coś całkiem najgorszego, tak mi się wydaje, gdyby się okazało, że to jest symulacja. My jesteśmy NPC-tami, czyli, wiecie, e, nie dość, że po śmierci nie ma nic, to jeszcze nasze życie jest całkowicie bez sensu. No to tak, no, według kanonu teorii tych rzeczy, które byłyby dużo gorsze od odejścia z tego świata, od konfliktu, jest od cholery, nie? Natomiast, no, zapoznajcie się z tą teorią z zeszłego tygodnia od, odnośnie planu, nie? E, no bo w, w, wtedy jeszcze, zanim to wszystko się zaczęło dziać, no to to nie było takie... Takie mroczne, nie? Znasz teorię, że globalistyczny plan dla ludności wywodzi się z satanizmu i to jest luceferiańska droga, jaką obrał elity. Jasne, że znam. To jest jeden z popularniejszych aktualnie artykułów na Globalna Info. Przeczytajmy go i skomentujmy. Um, tego tak, 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 tak powiem szczerze, że nawet przygotowując się, bo ja sobie jak się przygotowuję, to czytam 10 pierwszych pytań, nawet nie musiałem tego wcześniej sprawdzać i wyszukiwać, bo zupełnie normalnie znałem. No to co, zacznijmy doczytać. Jak, zrozum jak zrozumieć działania elit? Luceferiańska droga globalizmu. Portal globalna.info Poczekajcie, kliknę im reklamy, żeby sobie zarobili. Pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku świat zachodni doświadczył nagłego wybuchu otwartego okultyzmu wśród, wśród ultra bogatych elit. Trwał rozwój teozofii, która stała się rodzajem trendu w modzie, który ostatecznie przygotowywał grunt dla tego, co później nazwano spirytyzmem nowej ery. Główną siłą napędową ruchu teozoficznego była niewielka grupa mało znanych naukowców, na której czele stała kobieta o imieniu H.P. Bławacki, zwana też Madame Bławacki. Grupa miała obsesję na punkcie wiary ezoterycznej, gnostycyzmu, a nawet satanizmu. Tutaj powiem szczerze, że mi się bardzo mocno łączenie w jednym zdaniu, gnostycyzmu i satanizmu bardzo mocno mi się nie podoba. Gnostycyzm, przynajmniej dla mnie, nie wydaje się niczym złym. W ogóle tak zwane gnostyckie ewangelie są bardzo ciekawe, a sam gnostycyzm też. I w ogóle gnostyckie pojmowanie świata wydaje mi się osobiście bardzo ciekawe. I na pewno gnostycyzm nie jest wiarą w szatana. Wręcz, nawet bym powiedział więcej, gnostycyzm bardzo mocno odrzuca szatana. Gnostycyzm tylko zakłada, że jest trochę inna droga do zbawienia. Natomiast. Jakby to powiedzieć, na pewno nie przez szatana, na pewno nie przez zło, bardziej przez zrozumienie świata, no w ten sposób. Gnostycy bardzo się boi wręcz, że władcą tego świata jest szatan. Co. Żeby było ciekawie, jest nam kilku księży, którzy się zgadzają z tym poglądem, że szatan jest władcą tego świata, w tym znaczeniu, że ten, że. I oni to różnie, różnie to, mm, różnie to y, argumentują, ale na przykład taka jedna jest ciekawa w argument, że szatan jest jakby skazany na oddziaływanie na tym świecie, i to jest jego kara nawet. nie? Natomiast no, wystarczy spojrzeć na to, co się mm, dzieje w naszym świecie, no, gdyby szatan nie miał dużego wpływu na ten świat. To wydaje mi się na przykład, że za złe uczynki na tym świecie następowałaby kara. Tymczasem już nawet jest takie, e, taka, taka powiastka, że żaden dobry uczynek nie pozostanie nieukarany, nie? Znacie taką powiastkę, żaden zły uczynek nie zostanie nieukarany? Nie, nie, nie Raczej znaczy nie. Natomiast, że żaden dobry uczynek nie zostanie nieukarany, no to nawet sporo, nie? E, generalnie. Nie macie takiego wrażenia na przykład, że większość polityków yy, no z moralnością ma tyle wspólnego, że nią gardzi? Albo coś takiego, że wśród polityków i wśród wyższej kadry menedżerskiej jest wyższy odsetek psychopatów niż wśród całego społeczeństwa? Przecież to są badania naukowe na ten temat. No to gdyby Zło było karane, to ludzie źli, pozbawieni skrupułów nie robiliby kariery, tak? A tutaj, im jesteś gorszy, tym. Eee... prawda? Tym robisz lepszą karierę, no? Kurde, no. Żyjemy w świecie, w którym zło popłaca, no, no to. Tak ciężko postawić tezę, że władcą tego. i próbować obronić logicznie, że władcą tego świata jest raczej szatan niż Bóg? No, w gnostycyzmie jest to pociągnięte do pewnych ram, nazwijmy metafizycznych. E, tam jest trochę inna kosmologia i tak dalej. I że przy czym Jezus jest w gnostycyzmie postacią jak najbardziej pozytywną i boską, więc. W satanizmie nie, nie jest postacią pozytywną, tak? bo w satanizmie postacią pozytywną jest szatan, a w gnostycyzmie jednak Jezus. I Jezus w gnostycyzmie jest Bogiem, więc gnostycyzm od chrześcijaństwa nie różni się tak znowu strasznie mocno. Większość ewangelii gnostyckich nie jest uznawana za heretyckie. Więc tutaj, czy powiedzmy, duża część, o, tak to powiedzmy. Więc, więc jak można mówić, że jakaś religia czy nurt religijny jest satanistyczny, skoro ich pisma w dużej części nie są uznawane za heretyckie, nawet nie mówiąc już, że nie są satanistyczne. No. Więc, więc, więc sorry. no, A wszelkiego rodzaju Biblie szatana są heretyckie jak cholera i nie mówię tu tam o tak zwanej biblii szatana laweja która <gryw> i tak jest w miarę lajtowa w porównaniu do tych y, ksiąg bardziej takich nazwijmy to po hardkorze o tak to sobie łagodniej, nie powiem. Dobra, lecimy dalej. Bławacka była współza współzałożycielką Towarzystwa Teozoficznego w Nowym Jorku w roku 1875, twierdząc, że ma psychiczne połączenie z istotami zwanymi mahatmani lub mistrzami. Twierdziła, że te stworzenia mogły jej, pomogły jej napisać podstawowe księgi Teozofii, w tym tajemną doktrynę e, czyli Dziś byśmy to bardziej nazwali channelingiem, tak? Wiecie, no. Wspominam o teozofii bławackiej, ponieważ ruch, który mogła zapoczątkować, był, miał przede wszystkim charakter elitarny. Szer szerzenie się okultyzmu na początku XX wieku było szczególnie skierowane przeciwko klasom wyższym, co spowodowało, że wielu przywódców politycznych i finansowych było zaangażowanych w mało znane organizacje o tajnych mandatach. A wiecie, dlaczego tak się działo? Bo ludzie, którzy mieli władzę, pieniądze, w pewnym momencie zdawali sobie sprawę, że i tak umrą. I robili co tylko mogli, żeby żeby żyć wiecznie. I w XIX wieku szli w spiritualizm, ezoterykę, na początku XX wieku też, a teraz na przykład idą coraz bardziej w nowoczesną technologię. Jakieś substancje przedłużające życie, produkty przedłużające życie, próba przeniesienia ludzkiej świadomości do komputera, takie klimaty. Ale to generalnie potrzeba jest cały czas taka sama, żeby przetrwać, żeby oszukać śmierci. Takie grupy istniały w przeszłości, od różokrzyżowców i masonów po alchemików średniowiecza, którzy ukrywali swoje okultystyczne przekonania w zaszyfrowanych tekstach. Jednak nigdy wcześniej nie ujawnił się tak publicznie w swoich wysiłkach. Trzeba przyznać, że pierwsi teozofowie byli w większości apolityczni przynajmniej na zewnątrz i Opowiadali się przeciwko politycznej integracji w, w życie ludzi. Podejrzewam jednak, że stało się tak, dlatego że w tamtym. Aha, jeszcze taka jedna rzecz, bo o to generalnie wciąganie nas w konflikt na Ukrainie i tak dalej, to jeszcze będzie tu kilka pytań. Więc jak ktoś jest zainteresowany tym tematem, to zostańcie. Jak ten, to pytanie omówimy, to, to kolejne no już bardzo idą w tamtą stronę. Niektóre. Podejrzewam jednak, że stało się tak dlatego, że w tamtym czasie rządy zachodnie obracały się wokół wartości chrześcijańskich i konserwatywnych. W miarę jak politycy coraz bardziej oddzielali się od chrześcijaństwa, wzrosło zainteresowanie teozofów kontrolowanie rządu, a ruch Stawał się, się w praktyce coraz bardziej socjalistyczny. Niezmiennie te systemy duchowe kręciły się wokół po, pogańskich bóstw z przeszłości: Matka Ziemia, Gaja, e, Pacza Mama i tak dalej. Pacza to ostatnio mieliśmy w kontekście Watykanu i Papieża, nie? Wielu pochodzenia babilańskiego lub starożytnego Egiptu. To powiedziawszy, w Teozofii znajduje się wiele wzmianek o szczególnej postaci Lucyferze, zwanym także nosicielem światła, aniołem światłości prometeuszem symbolicznie, smokiem, gwiazdą poranną i szatanem, gwiazdą zaranną. To jest błąd w tłumaczeniu, jak ktoś to tłumaczył, widać. Współcześni lucyferianie będą konsekwentnie zaprzeczać, że imię Lucifer ma cokolwiek wspólnego z biblijną postacią szatana, ale jest to kłamstwo. Sama Bławacka w tajemniczej doktrynie traktuje te dwie postacie jako synonimy, jak sama przyznaje w swojej książce. I to jest cytat Cytacie. A teraz udowodniono, że szatan, czyli czerwony ognisty smok, władca fosforu i lucyfer, czyli nosiciel światła jest w nas. To jest nasz umysł. Bławacka cytując hermetyczne teksty tajemniczej doktryny, również powtarza tę mantrę. To szatan jest Bogiem naszej planety i jedynym Bogiem. Ech. No i to jest zasadnicza różnica między gnostycyzmem, bo gnostycyzm uważa szatana za władcę tego świata, ale nie uważa go ani za Boga, ani za jedynego Boga. I kompletnie go nie wyznaje, tylko za Boga uważa Jezusa i podąża za Jezusem, i Boga, którego my nazywamy Bogiem przez duże B, gnostycyzm nazywa Wszechbogiem, coś takiego. W ogóle o gnostycyzmie muszę że zrobić oddzielny materiał. Gnostycyzm jest bardzo ciekawy. G gnostycyzm, no jest ciekawy, po prostu jest ciekawy. Żeby nie było wątpliwości, ja nie twierdzę, że gnostycyzm jest właściwą religią i tak dalej. I ja wyznaję chrześcijaństwo, konkretnie wariant katolicyzm. Ehm, natomiast ehm, no nie jestem arogantem. Na świecie jest około 4000 religii. I nie chcę mi się wierzyć, że tylko jedna prowadzi do prawdziwego Boga. Natomiast to, że jest bardzo wiele zwodzicieli na manowce, to, to, to jestem przekonany. Ja, ja nie uważam się za właściwego do bycia kaznodzieją, więc tutaj się w ogóle nie wypowiadam. Co tam damy? Lucyferianie i okultyści, też lucyferianizm i to też nie jest do, okultyzm to też nie jest do końca to samo. E, okultyzm. Dobra, musimy kiedyś sobie zrobić na ten temat materiał i w ogóle sobie omówić te pojęcia. E, magia, czarostwo e, nazwijmy to magia rytualna, magia demoniczna okultyzm, satanizm, lucyferianizm różne rodzaje satanizmu. To jest od cholery. Wiecie, i, a u nas to jest to wszystko wrzucane do jednego wora. To jest trochę tak, jakby pomylić, nie wiem, łuk ze statkiem kosmicznym, albo nie, przepraszam, łuk z karabinem. No i jedno i drugie strzela, nie? I jedno i drugie służy do zabijania, ale jednak to nie jest to samo, nie? Zwłaszcza jeśli to jest łuk sportowy, który służy do strzelania na strzelicy, nie? Ale... Lucyferianie i okultyści będą również argumentować, że chrześcijańska Biblia wspomina imię Lucyfer tylko raz i że te dwie postacie nie są ze sobą powiązane. Jest to po raz kolejny kłamstwo poprzez przeoczenie. Biblia rzeczywiście wielokrotnie wspomina nosiciela światła, anioła światłości i smoka w odniesieniu do szatana. A... Wszystkimi tymi imionami elity posługują się do opisania postaci, którą nazywają Lucyferem. Jak wspomniano w liście do Koryntian 11,14. I nic dziwnego, że gdy sam szatan przybiera postać, anioła światłości. Innymi słowy, gdy jakkolwiek elity. Tarna grupa wymienia terminy takie jak nosiciel światła lub Lucyfer, w rzeczywistości ma na myśli szatana. Nie jest to tylko kwestia archetypowej dyskusji, jest to w rzeczywistości część ich religii, ale w... w, w w naszych czasach niektórzy ludzie mogą powiedzieć, kogo to obchodzi. To wszystko mityczne, wódu i fantazja, prawda? Odpowiedziałbym pytaniem: Czy sądzisz, że głęboko zakorzenione przekonania religijne osób mających władzę finansową i polityczną mają Znaczenie przy podejmowaniu przez nich decyzji, czy ich przekonania nie pomogłyby wyjaśnić, dlaczego robią to, co robią. Jeśli chcesz wiedzieć, dlaczego globaliści angażują się w bardzo realną wojnę z umysłami mas, nie możesz przeoczyć ich motywacji religijnych. To, co niektórym wydaje się fantazją, dla globalistów jest bardzo realne. No właśnie, globaliści, zwłaszcza jak się poczyta na przykład Harariego, no oni u nich te kwestie religijne i nazwijmy to technologiczne bardzo mocno się przenikają. Na przykład wielu wie, że w budynku Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku znajduje się biblioteka okultystyczna. Niewiele osób jednak wie, że została zbudowana przez grupę o nazwie Lucifer Publishing Company, później zmienioną na Lucid Trust, czyli Lucid Trust, Lucid Trust. Cytuję pisma HP Bławaski jako inspirację dla swojej organizacji. ONZ nadal współpracuje z, Las, z Lucid Trust do dziś. Samo serce globalizmu kręci się wokół ideałów lucyferiańskich. Nie ma znaczenia, czy ty lub ja myślimy o, o tych sprawach. Nie ma znaczenia, czy postrzegasz takie pojęcia jako metaforyczne, symboliczne czy wyimaginowane. Oni wierzą. Dlatego musimy zbadać, co oznaczają te przekonania. Przed XIX wiekiem okultyści angażowali Zaangażowani w lucyferianizm, zostaliby spaleni na stosie, gdyby zostali wykryci. Zaczynam myśleć, że może to był właściwy sposób postępowania z takimi ludźmi przez cały czas. Aby jednak zrozumieć, dlaczego musimy przyjrzeć się postępowi tej religii i temu, dlaczego nieuchronnie prowadzi to do relatywizmu moralnego i samozagłady społecznej. Dla Teozofów Lucyfer szatan jest rodzajem postaci bohaterskiej. Kiedy argumentują, że Lucyfer nie jest szatanem, mają na myśli to, że ich wersja szatana różni się od wersji przypisanej przez chrześcijaństwo. Innymi słowy, wyobraźmy sobie, że grupa ludzi wybrała słynną złośliwą postać, jaką jest Józef Stalin, a następnie wymyśliła dla niego zupełnie inną historię, w której jest on niezrozumianym filantropem a nie ludobójczym maniakiem. Tym właśnie jest lucyferianizm. W czasopiśmie teozoficznym zatytułowa zatytułowanym Lucifer, opublikowanym w latach 80. XIX wieku, Bławacka i jej grupa spędzają wiele e, stron, próbując oddzielić termin Lucifer od diabła, broniąc jednocześnie mitologii diabła i przedstawiając go jako postać oczernianą przez kulturę chrześcijańską. Na przykład yy, w ich wersji Księgi Rodzaju wąż był dobrym człowiekiem, przynoszącym owoc wiedzy Adamowi i Ewie. Ewa jest czczona jako główna postać teozofii i feminizmu, ruchu, który teozofowie pomogli stworzyć, ponieważ bez Ewy wąż nigdy nie byłby w stanie nakłonić Adama do spożycia owocu. Owoc jako reprezentacja gnozy, wiedzy jest kluczem do lucyferyzmu i kultu globalistycznego. Jak argumentowano, wielu ateistów, których spotkałem w przeszłości, czy wiedza nie jest dobrą rzeczą, a jeśli Bóg każe ludzkość za konsumpcję wiedzy, czy nie czyni go to złą postacią, argument ten ignoruje z, yy, zasadniczy, Temat wiedza sama w sobie nie jest ani dobra, ani zła, ale zło rozkwita, gdy ludzie zaczynają czcić wiedzę ze szkodą dla wszystkiego innego. Stosowanie wiedzy bez mądrości i dyscypliny moralnej jest niebezpieczne. No to trochę wiecie, jak z większością rzeczy, które ostatnio widzimy, tak? Nawet te cipy od Ilona Maska, gdybyśmy nie żyli w tak porąbanym świecie, w jakim żyjemy, to byłaby to jedna z przełomowych technologii, na którą bym czekał. Bo te chipy użyte we właściwy sposób, to jest coś genialnego dla ludzkości. Możesz się szybko uczyć, możesz nigdy nie zapomnieć niczego, możesz się szybko komunikować. Możesz idealnie komunikować się z maszyną, szybko ten, 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 tymi maszynami się posługiwać. E, prawdziwa, wirtualna rzeczywistość. No, genialna sprawa. E, tyle, że niestety no, żyjemy w takim porąbanym świecie, w jakim żyjemy, i jest prawie pewne, że te dobre rzeczy zostaną szybciutko mm, przykryte przez te negatywne których w normalnym świecie w ogóle byśmy nie zauważyli, jak na przykład próba wykorzystania ich do wygrywania ludziom lewych wspomnień albo do um, kontrolowania tego co ludzie myślą, jak ludzie myślą i wpływania na ich emocje. Nie? No. No niestety, ale no, żyjemy w świecie, w jakim życi, żyjemy. Luciferianie, otwarty. Aha, jeszcze dalej. Jak generalnie stwierdza dr. Ian McCollum w filmie Park Jurajski, tak, ale wasi naukowcy byli tak zajęci tym, czy mogą, czy nie. Że zaprzestali się zastanawiać, zastanawiać, czy powinni. Luceferianie otwarcie przyznają, że celem ich ideologii jest dążenie do wiedzy, aż ludzie staną się bogami. To zauraczenie boskością prowadzi do wielkiego zła. Jest to złudzenie zatruwające. Umysł i zachęcające do moralnie względnych zachowań, nie mówiąc już o wszechobecnym pragnieniu władzy. Zastanów się przez chwilę nad aspektem technologicznym. Weźmy pod uwagę liczne programy globalistyczne, mające na celu rozwój sztucznej inteligencji i wprowadzenie tego, co nazywamy transhumanizmem. Jest to rodzaj kultu wiedzy, który ma przerażające konsekwencje dla przyszłości. Zgadzam się. Znowu, transhumanizm. Gdybyśmy żyli w normalnym świecie, to też nie byłoby nic takiego strasznego. A nawet super, no, wyobraź sobie nagle, że e, ulepszasz swoje ciało przez na przykład technologię genetyczną. Na przykład dzięki technologii MRNA e, wyłączasz efekty starzenia. A nawet więcej, odmładzasz swój organizm. Dzięki MR, yy, szliwujesz sobie tak genetykę, że na przykład odmła, od, po prostu odmładzasz te komórki. Do tego jeszcze sprawiasz, że masz większe serce, więc się wolniej męczysz, lepszą wymianę gazową. No, cały czas jesteś ty, tylko że się nie starzejesz. I się do, u, u, ulepszyłeś, ale to jesteś cały czas ty. To jest możliwe. Dzięki rozwojowi yy, technologii genetycznych. Natomiast mam takie dziwne wrażenie, że oni. Yy, mam takie dziwne wrażenie, że oni tym transhumanizmem zrobią coś zupełnie odwrotnego. Że zrobią takie bezworne glutki, które ludźmi będą tylko z nazwy i, i z formy. Nie? Globaliści twierdzą, że nie ma czegoś takiego jak dusza, indywidualna tożsamość ani kompas moralny. Z ich punktu widzenia nie ma niebezpieczeństwa przyjęcia technologii jako ścieżki do boskości, ponieważ nic nie byłoby stracone. I tutaj widzimy prawdziwą naturę lucyferianizmu w działaniu. Doskonałym przedstawicielem tego nowotworu jest rzecznik Światowego Forum Ekonomicznego yy, ja, Jawul Harari. Człowiek, który wypowiada na głos cichą i często e, cichą część i regularnie promuje mroczniejsze założenie lucyferianizmu. The idea of soul free will e, 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 przepraszam aby zrozumieć czym jest lu lucyferianizm e, pomysł o pomysł o tym jako o antyboskości wojnie z naturą lub wojnie z naturalnym stanem ludzkości. E, ale przebrano jako oświecenie. To dla, dlatego globaliści próbują ustanowić skrajnie przeciwny pogląd na każdą naturalną dyspozycję. Pojęcie ludzi jako czystej kartki, której trzyma się Jawal Harari, jest jedną z Takich fałszywych narracji. Jest to filozofia, która została obalona przez niekończące się badania psychologiczne i antropologiczne. Od Karla Yanga poprzez Josefa e, Campbella, aż po Stevena Pinkera. I nie tylko wszystkie dowody naukowe sugerują, że istoty ludzkie mają wrodzone cechy i cechy psychologiczne od urodzenia. Niektóre z nich są unikalne. Dla danej, dla danej osoby inne to uniwersalne archetypy i idee podzielane przez większość ludzi, takie jak sumienie i kompas moralny. Gdybyśmy nie mieli tych wbudowanych chęci, ludzkość wymarłaby tysiące lat temu. Wciąż nie wiemy, skąd dokładnie pochodzą. Wiemy jedynie, że bez nich nie jesteśmy już ludźmi. No właśnie, oni mogą nam je próbować usunąć, i być może oni ich nie mają, bo na przykład, jak są psychopatami, to już nie będą się tak, takimi rzeczami kierować. Istnieje jednak pewien odsetek ludzi, 1% lub mniej, którzy faktycznie nie mają tych wrodzonych cech charakteru. Są powszechnie zwani jako psychopaci i socjopaci. Mhm. A wiecie, jak się mówiło kiedyś na psychopatów, że mają gadzi mózg. I podobno, pod, podobno teoria o reptilianach właśnie z tego się wzięła, że ludzie zgadzi mózgiem, ludzie gady. A ich zachowanie jest bardzo podobne do globalistów. Od dawna yy, wyznaje teorię, że kilka globalistów jest w rzeczywistości, że kilka globalistów jest w rzeczywistości kultem wyż, wyżej funkcjonujących psychopatów, ich brak empatii i sumienia, ich pragnienie boskości i wszemo, wszechmocy, ich dążenie do osiągnięcia wszech obejmujących Nadzoru nad populacją, aby wiedzieć o nas wszystko. Przez cały czas, aby mieć całkowitą kontrolę nad środowiskiem i społeczeństwem, narcystyczny obraz siebie, najwyższy władca czczony przez masy oraz złudzenie, że będą w stanie czytać w myślach i przewidywać przyszłość. Są to fantazje psychopatyczne, a oni są gotowi gonić za tymi fantazjami wszelkimi niezbędnymi środkami. Ale nawet psychopaci czasami potrzebują fundamentalistycznych ram, aby utrzymać organizację i zbudować oddanie w grupie. To całkowicie logiczne, że wybrali Lucyferianiec jako swoją religię. Ich filozofia hedonizmu, rób, co chcesz, przyjmuje ideę jawności i usuwa większość odpowiedzialności. Jest to zdegenerowany. Pogląd na wolność, a nie pogląd oparty na zasadach. Myślą, że wolność jest przeznaczona tylko dla ludzi takich jak oni. Ludzie gotowi bezcześcić wszystko, co mają, co mają na swojej drodze i wywrócić do góry nogami naturalny porządek. No właśnie. Zwłaszcza jak się na przykład poczyta książki Harariego, to tam to się bardzo mocno przewija: taki podział na elity i resztę ludzi. I w zasadzie. Nawet nie wiem, czy jak się czyta Harariego, to można odnieść wrażenie, że ludzie nie elitami są ludźmi. Nie jestem pewny, czy tam jest tyle pogardy dla osób niebędących elitami, że szczerze nie wiem, czy on takie osoby nie, nie będące elitami w ogóle uważa za ludzi. No, jako psychopaci, są pozbawieni naturalnych, wrodzonych treści i są bardziej robotami niż ludźmi. Nic więc dziwnego, że ludzie tacy jak Harari twierdzą, że nie ma duszy ani wolności dla ciebie i że maszyny są zdolne do tej samej kreatywności co ludzie. Pusta osoba, pozbawiona duszy i kreatywności, będzie zakładała, że wszyscy inni ludzie są puści. Osoba niemoralna będzie także zmuszona udowodnić, że wszyscy inni e, są tak samo niemoralni jak on, albo będzie zmuszony udowodnić, że jest lepszy od wszystkich, ponieważ zaakceptował swoją niemoralność. Czy elity rzeczywiście wierzą w prawdziwego diabła z kopytami, rogami i widłami? Nie wiem. Liczy się jednak filozoficzny zapał ich kultu. Ich celem jest przekonanie w większości społeczeństwa, że nie ma dobra ani zła. Wszystko jest puste, wszystko zależy od wymagań i chwili wymagań społeczeństwa. Oczywiście chcą kontrolować społeczeństwo, więc wtedy wszystko byłoby naprawdę zgodnie z ich rządami. Jeśli chcesz zobaczyć co, coś naprawdę demonicznego, wyobraź sobie świat, w którym cała wrodzona prawda zostaje porzucona na rzecz subiektywnej percepcji. Świat, który zaspokaja Preferencje psychopatów bez imperatywów etycznych. Świat, w którym cel zawsze uświęca środki. To jest droga lucyferiańska i droga globalistyczna. I niezależnie od tego, jak bardzo temu zaprzeczają, rzeczywistość ich przekonań jest, jest widoczna w owocach ich pracy. Gdziekolwiek pójdą, następuje zniszczenie, chaos i śmierć. No dobra, to kolejne pytanie. Jaka jest teoria na temat hołowni i tego, kto za nim stoi? Drodzy Państwo, no teoria na temat hołowni jest taka, że, za, że hołownia jest to, nazwijmy to amerykański głos w Twoim domu. I stoją za nim Amerykanie i reprezentuje on interes amerykański. Teoria ta, która bardzo mocno, nazwijmy to, nasiliła się, gdy porzucił swoją wcześniejszą drogę, nazwijmy to, medialno-gwiazdorską i poszedł do polityki, opiera się na kilku aspektach. Generalnie, prawie zawsze tam, gdzie są Jakieś bardzo ważne rzeczy dla Szymona Hołowni, tam są Stany Zjednoczone. Kto wypromował Szymona Hołownię? TVN. Do kogo należy TVN? Do Amerykanów. Kto jest wiceprzewodniczącym i formalnie prawą ręką, a według kanonu teorii szarą eminencją. Partii Hołowni, pan Kobosko, którego poprzednie stanowisko to mm, szef e, polskiego biura jednego z największych e, globalistycznych, e, przepraszam, amerykańskich mm, globo, e, 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 o Boże. E, 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 był, był szefem warszawskiego biura Atlantic Council i dyrektorem w, w, Wrocław Global Forum. W ogóle jest cała ciekawa teoria na temat pana Kobosko i tak dalej. Może w niedzielę sobie o tym powiemy, dziś w niedzielę o 19 i o tych powiązaniach i tak dalej. No w każdym razie poprzednie zajęcie pana Kobosko to by, bycie. Bycie szefem warszawskiego biura Atlantic Council. A co to jest Atlantic Council? Amerykański think tank, który dość powszechnie jest nazywany głosicielem amerykańskiego interesu na świecie. Że to jest taka amerykańska agenda wpływu. No i taka amerykańska agenda wpływu z dużą dozą prawdopodobieństwa stoi za powstaniem partii Szymona Hołowni, a wcześniej startem Szymona Hołowni na prezydenta. Szymon Hołownia był uprzejmy się przyznać, że jest zdaje się daleką rodziną ambasadora Stanów Zjednoczonych na Polskę. I tak dalej, i tak dalej. No, czyje interesy aktualnie realizuje Szymon Hołownia, ewidentnie pchając nas i to bardzo rządzona hama w wojnę z Rosją? No, na pewno ukraińskie, ale amerykańskie raczej też, nie? Amerykanie nie mają już ochoty finansować tego konfliktu zbrojnego, no to jak Polska by do, w ten konflikt weszła, no to byśmy go finansowali tak po całości, no bo to już by była sprawa życia lub śmierci, nie? No generalnie ta teoria, że Szymon Hołownia jest takim realizatorem amerykańskiego interesu, no tak jest uargumentowana, no tak tak, tak to nazwijmy. No. Zwłaszcza po tym, jak zaczął nas ewidentnie mm, szykować, podżegać do, do zaatakowania Rosji. No, dziwnym trafem, dwa czy trzy tygodnie później się okazało, że Polska planowała wysłać wojska na Ukrainę. Nie, no, to jest po prostu czysty przypadek. Marszałek Sejmu y, mówi, że y, Putina wgnieciemy w ziemię. Dosłownie dwa czy trzy tygodnie później okazuje się, że. Mm, że pan prezydent Duda z panem premierem Tuskiem i partnerem koalicyjnym yy, w ramach trzeciej drogi, yy, ministrem yy, obrony narodowej panem Kosiniakiem Kamyszem, no, planują wysłać naszych żołnierzy na, na, na wojnę z Rosją. A najlepsze jest to, jak właśnie wspomniany pan Kobosko próbował bronić Szymona Hołowni przed zarzutem, że, mm, że yy, prowokował. Do wojny napastniczej, co w polskim systemie jest kralne. Nie wolno. No, że to on sobie wyobraża, że sojusz natowski będzie toczył wojnę obronną z Rosją, tak? Nie wierzę, że oni już wtedy nie wiedzieli, że jest plan wysłania polskich żołnierzy na Ukrainę. Że to nie będzie żadna wojna obronna i że to nie będzie w ogóle w ramach NATO, tylko NATO się. Na nas wyprze, bo tylko pięć krajów wyśle, z czego trzy to są maleńkie, a Wielka Brytania. Dość powiedzieć, że Wielka Brytania prawdopodobnie by nas olała. Tylko by było gadanie, 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 a potem co do faktycznego wysyłania, to pewnie by się okazało, że Wielka Brytania zapomni. Przypominam, że Wielka Brytania generalnie stosuje model anglosaski, nie? Zdrada wpisana w pocałunek. Pamiętacie? jak Polacy walczyli o Wielką Brytanię, dywizjon 303, bitwa o Anglię. Nawet potem na paradzie zwycięstwa naszych żołnierzy nie było. Czajcie? Przelewaliśmy krew za Wielką Brytanię. Jedyne, co z tego mieliśmy, to rachunek. Zabrali nam pieniądze ze złota naszego zdeponowanego w Wielkiej Brytanii. I zwróćcie uwagę, że jakiś czas temu pojawiła się spiskowa teoria, że nasze złoto w Wielkiej Brytanii nie jest nasze, bo Brytyjczycy nam je, je zabrali. I zwróćcie uwagę, że um, potem były duże zakupy złota dokonane przez NBP i te zakupione złoto było ściągane do Polski. Ale te, co nam niby zostało po II Światowej, co tam nasi Dziadkowie, pradziadkowie wywieźli do Wielkiej Brytanii przed Hitlerem, cały czas siedzi w Wielkiej Brytanii. A wcześniej, jak bodajże pan Belka chciał sprowadzić z Wielkiej Brytanii te złoto, te, te, te wcześniejsze, te wywiezione, nie? Chciał zbudować skarbiec na to, to najpierw bardzo mocno gadali, że przecież to jest kompletnie bez sensu, bo, bo, bo w ogóle takiego skarbca to nie da się zbudować. Zwróćcie uwagę, i a bez tego skarbca to nie można przywieźć tego złota. Zwróćcie uwagę, że skarbca nie zbudowano, a myśmy kupili zdecydowanie więcej złota i przywieziono więcej złota niż wtedy Polska miała. Więc, jak, więc się okazuje, że, że się dało, a pana Belkę natychmiast y, tak zrobiono, żeby już przestał być y, y, szefem NBP-u. Więc z dużą dozą prawdopodobieństwa ta teoria, że nam Brytyjczycy te złoto zabrali, jest po prostu prawdą. Mrok jak cholera. Lecimy dalej. Ech. Czy wojna Lidla z Biedronką jest wywołana celowo, żeby zatuszować niskie ceny żywności z Ukrainy? Nie. O. Ja zwykle się nie wypowiadam na temat spiskowych teorii, czy są prawdą, czy są nieprawdą, definitywnie. Ale dokładnie takie samo pytanie jest do QA jutrzejszego, czyli tego bez Zielonej Poświaty. Ja tam dokładnie tłumaczę czemu służy, dlaczego została wywołana wojna cenowali dla z Biedronką. Powiem szczerze, prawda jest dużo mroczniejsza od spiskowej teorii, więc zapraszam jutro na czternastą. Czy psy mają świadomość, skoro potrafią śnić, to coś powinno im w duszy grać? Powiem szczerze, ja się może teraz wielu osobom narażę, Wyraża swoją opinię, coś czego nie robię generalnie w, w, tym, w, tej, w tej serii, w Zielonej Poświacie, ale moim zdaniem zwierzęta mają świadomość. Ja jestem ostatni, który będzie twierdził, że zwierzęta należy traktować tak samo jak ludzi, ale moim zdaniem zwierzęta mają świadomość zwierzęta cierpią zwierzęta moim zdaniem może nie wszystkie, ale przynajmniej część są zdolne do miłości, a na pewno są zdolne do przywiązania. I uważam, że złe traktowanie zwierząt jest bardzo niedobre. Ja nie jestem Szymonem Hołownią, który gada, że to zwierzęta będą go sądzić na sądzie ostatecznym. Tak uważam, że mnie będzie sądził Bóg. Natomiast e, w ogóle uważam, że słuchajcie, skoro zwierzęta się boją, no to muszą mieć uczucia. Tak uważam. Konsekwencje dla Polski po konflikcie zbrojnym, jak długo potrwa? I tu generalnie są różne teorie. Generalnie Kanon Teorii uważa, że ten konflikt zbrojny, który jest aktualny, to jest proksy między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Że z dwóch stron mamy proksy. Że Chiny, czyli nie tak jak to się czasem mówi u niektórych, nazwijmy to mainstreamowych, mm, tych anty Konfliktowych mainstreamowców, którzy uważają, że to jest proksy między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. No nie, że to jest proksy między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, że Rosja też jest cudzym proksy. E, I dlatego Chiny tak bardzo mocno wspierają. I paradoksalnie według tej teorii e, Stany Zjednoczone i Zachód próbują dzięki temu konfliktowi dość mocno wyzyskać Ukrainę, ale Chiny próbują dzięki temu konfliktowi wyzyskać. Rosję i to nawet w bardzo podobny sposób, bo tam generalnie chodzi o surowce naturalne, ziemię i inne tego typu rzeczy, nie? No i teraz dokładnie o co chodzi. Chiny szykują się na konflikt zbrojny ze Stanami Zjednoczonymi. Nie, przepraszam. Tak, Chiny szykują się na konflikt zbrojny ze Stanami Zjednoczonymi, z tą podobnie jak Stany Zjednoczone szykują się na konflikt zbrojny z Chinami. Z tą różnicą, że według kanonu teorii Chiny szykują się na konflikt, którego nie chcą, a którego się spodziewają. Ich drogą do osiągnięcia sukcesu jest ekspansja e, poprzez handel, ale uważają, że Stany Zjednoczone, gdy zobaczą, że przegrywają ten konflikt, to użyją siły militarnej i, tą, i są do tego tak, tak pewne, że szykują się na ten konflikt. Natomiast Stany Zjednoczone szykują się na konflikt z Chinami militarny, po to, żeby, według kanonu teorii, po to, żeby powstrzymać ekspansję, tą gospodarczą Chin. No i Według tych teorii Chiny wykorzystują Rosję, żeby osłabić potencjał Zachodu, zwłaszcza Europę, po to, żeby Europa w tym konflikcie zbrojnym nie stanęła po stronie Stanów Zjednoczonych. Natomiast Stany Zjednoczone wykorzystują Ukrainę po to, żeby osłabiała potencjał Rosji, żeby Rosja nie stanęła po stronie Chin. Tyle teorii. Czy sztuczna inteligencja mogłaby być doskonałym podróżnikiem w czasie? Ta obecna może symulować już, jak będzie wyglądać rok 2075. Ech, drodzy Państwo, symulować można wszystko, tylko. Znaczy... Inaczej, czy sztuczna inteligencja mogłaby być doskonałym podróżnikiem w czasie? To obecna może zasymulować już, jak będzie wyglądać na przykład 75. Znaczy inaczej. Gdyby sztuczna inteligencja miała być podróżnikiem w czasie, to znaczy, że musiałaby się przesyłać do różnych czasów. Jeśli wierzyć Erykowi, to, to podróże w czasie polegają mniej więcej na tym, że się przesyła informacje. Więc sztuczna inteligencja byłaby idealna podróżnikiem w czasie, w tym znaczeniu, że no jest czystą informacją, więc może się przesłać. Nie? Natomiast... Um, natomiast... Um, musiałaby się... Musiałaby jeszcze się mieć do czego przesłać. No bo, żeby taką sztuczną inteligencję obsłużyć, mówiąc kolokwialnie, pociągnąć, to potrzebne są bardzo... Zaawansowane komputery, więc ta sztuczna inteligencja mogłaby się przesyłać wyłącznie do czasu, w którym są komputery, na których byłaby w stanie się odpalić. No i ewentualnie w przyszłość mogłaby próbować się przesyłać, jeśli przesyłanie się w przyszłość jest w ogóle fizycznie możliwe. Natomiast to się nie ma nijak do tego, że ktoś jest w stanie zasymulować jakiś przyszły rok. No bo symulacja, no to jest tylko symulacja, tak. Na przykład. Nie wiem. Eee... Nie hematolog, tylko nie ormitolog, tylko. O Boże, ten co przewiduje, robi prognozę pogody. Nie stomatolog? Boże. No, osoba przewid... robiąca prognozę pogody. Eee... Synoptyk. O, synoptyk. Synoptycy przecież robią też sym symulacje um, różnych zjawisk y, atmosferycznych i dzięki temu przewidują. Przewidują pogodę. No, czy oni są w stanie się przenieść w czasie? Oczywiście, że nie. Dlaczego rok 2025 jest według teorii taki ważny? O Boże, to zależy, które teorie. Generalnie w roku 2025 zbiega się cała masa różnych teorii. Począwszy od teorii, że w roku tym ma być ujawnienie UFO, faktu istnienia UFO, poprzez Poprzez te poprzez teorie, że wtedy będzie jakiś rozbłysk na słońcu i cofnie nas, nazwijmy to technologicznie, poprzez teorie, że wtedy będą trzy dni ciemności itd. itd. Po prostu w tym roku się cała masa różnych teorii zbiega. Tyle. Czy słyszałeś o teorii o misji Apollo 20? Słyszałem, nawet ją omówiłem. Eee, ta księżnicowa księżniczka i te klimaty. To, to, to jest, jest, jest w playliście. Witam. Czy bardzo przeraża cię ostatnia wiadomość od jednego z nich dotycząca Twojej osoby? Czy świta ci myśl o końcu kariery? Eee. Myśl o końcu kariery świta, świta mi od dawna i bardzo się boję, że mm, decyzja o jej mm, przesunięciu w czasie, w związku z tym, że niebezpieczeństwo ze strony PiS zostało oddalone w czasie, bo na szczęście ta partia już nie rządzi, że to nie był dobry pomysł. Ale drodzy Państwo, z drugiej strony. Gdyby mnie nie było, to nie mógłbym być częścią tej siły, która nagłaśniając to, co ujawnił premier Słowacji Fico, przynajmniej na kilka miesięcy opóźniła wciągnięcie Polski w konflikt zbrojny z Rosją. Każdy dzień, w którym nie znajdziemy się w tej wojnie, to setki, jeśli nie tysiące uratowanych istnień ludzkich. A może się uda tak zrobić, że nigdy nie zostaniemy wciągnięci w tą wojnę. Pamiętajcie. Każdy kto próbuje Polskę wciągnąć w wojnę, ten nie reprezentuje interesów Polski. Każdy, który próbuje to robić potajemnie, wbrew woli narodu polskiego, jeszcze twierdząc, że jest że robi to dla dobra Polski, zwłaszcza jeśli jest Zobowiązany z mocy sprawowanego urzędu, żeby dbać o interesy Polski, w moim prywatnym przekonaniu, jest zdrajcą. Tyle, drodzy Państwo. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa!